Luni Pimpeluni. Cześć, tu Ernest. W przeciągu kilku ostatnich dni poznaliśmy kolejną garść ciekawostek, a do tego w grze zostały wyłączone aż 4 rzeczy. 2 skiny, parasolka Kingsmana oraz pewna funkcja. Oj, zostałem nominowany. Ale zanim do tego przejdziemy, to zacznijmy od agencji. Ostatnio trochę tu się działo. Wielu z was zauważyło, że w zakładce karnetu bojowego w menu pojawił się pierwszy przewód, idący do narzędzia zagłady. Stoi tutaj samotnie już kilka dni, ale dzięki wyciekom wiemy, że to dopiero początek. Nie jest sekretem, że lobby niedługo będzie pełne tych przewodów. Dowiedzieliśmy się o tym już miesiąc temu, ale nie mieliśmy jeszcze okazji spojrzeć na te przewody z bliska. Hypex na swojego Twittera wstawił filmik, na którym to przedstawia całe okablowanie oraz pomieszczenie, w którym jest narzędzie zagłady Midasa. Zobaczcie sami. Przewody będą szły przez całą siedzibę agentów, z różnych kątów, prosto do narzędzia zagłady. Zaczną pulsować, a czasem nawet puszczać iskry i dym. Samo narzędzie zagłady za to nieco się uaktywni. Na tym nagraniu widać, że z tego pomieszczenia wydostaje się intensywne fioletowe światło, którego obecnie w grze jeszcze nie ma. Taki sam kolor ma tajemnicza substancja, którą Midas przetrzymuje pod włazami wokół agencji. Podpowiedzi z jego pokoju zdradzają nam, że to jest prawdopodobnie energia wchłonięta z burzy. Według notatek Midasa albo inżynierki, zbierak Oro jest w stanie tą energię przyciągnąć. Czyli tak, w siedzibie pojawiły się przewody, niosące energię ze zbiorników wokół agencji. To nam podpowiada, że ta siedziba agentów znajduje się właśnie pod agencją. To chyba nic nowego. Myślę, że prawie każdy z was już też dawno doszedł do tego wniosku. Ale czy kiedykolwiek oprócz tych przewodów pojawił się jakiś dowód na to, że ta siedziba jest pod agencją? Chyba nie. Ale słuchajcie uważnie. Przedwczoraj, gdy oglądałem zwiastuny drugiego sezonu, zauważyłem mały szczegół, który pewnie umknął niektórym z was tak samo jak mi. Pierwszy zwiastun jest o tym, jak Midas gromadzi z całej wyspy agentów. Wiecie, no, oni dostają sygnał i idą prosto do agencji. Na koniec widzimy, jak agenci siedzą w sali w budynku agencji, a następnie przed nami zamykają się drzwi windy. Światełka w tej małej szparze podpowiadają nam, że zjeżdżamy w dół. Kilka poziomów, pod ziemię. Zapamiętajcie ten dźwięk, co jest na końcu. To ważne, ponieważ drugi zwiastun, który oprowadza nas po podziemnej siedzibie, rozpoczyna się z tym samym dźwiękiem, jakby tutaj właśnie zatrzymała się tamta winda. Witaj w agencji, twoje referencje są imponujące. Oto twoja kryjówka. To chyba solidny dowód na to, że siedziba i narzędzie zagłady znajdują się pod agencją. Tak, tutaj jest Midas, który już był na górze, ale no poza tym, to idealnie się łączy w całość. Skopnąłem się o tym dopiero przedwczoraj, serio. Poza tym na terenie agencji można znaleźć takie oto zdjęcie albo rysunek. Społeczność Fortnite okrążyła teoria mówiąca o tym, że to może być przyszła agencja. O wiele solidniejsza, zbudowana bardziej jak bunkier. Ale to jest najprawdopodobniej wczesna wersja albo koncept agencji, jeszcze zanim weszła do gry, podczas pracy nad tym sezonem. To ciekawa znajdźka, ale według mnie to nie ma znaczenia w temacie przyszłych zmian na wyspie. Od kilku tygodni wiemy, że agencja w pewnym momencie ma zostać przyjęta przez Mrok. Więc taka wersja agencji po prostu nie miałaby sensu po tym, jak Midas przejdzie na stronę Mroku. Okej, to tyle o agencji. Teraz rzućmy okiem ponownie na wycieki na temat trzeciego sezonu. Kilka tygodni temu Tabor Hill na swoim kanale przekazał dalej porcję informacji na temat trzeciego sezonu. I na przykład plac, o którym mówił, okazał się być wyspą ślubu imprezy. To wystarczyło, aby potwierdzić jego wycieki. Na podstawie tego, co powiedział oraz kilku innych plotek, na światło dzienne wypuszczono przeróżne koncepty. Merl na przykład przygotował koncept mapy, która będzie na start albo pod koniec tego sezonu. Wczoraj udostępnił kolejny koncept, tym razem kreatora parasolki. Dzięki tej Borowi wiemy, że w przyszłym sezonie będzie można stworzyć swoją własną parasolkę, podobnie jak to jest z Mają. O tak to może wyglądać. Do wyboru byłby kolor, wzorki, dźwięk, smugi spadania, uchwyt itd. Merl dał znać, że według jego źródła informacji może być nawet jeszcze więcej opcji w tym kreatorze. Ale nie wiem, co jeszcze może tutaj trafić. Może kształt parasolki? Pamiętajcie, to tylko koncept stworzony na podstawie wycieków w formie tekstu. Niektóre opcje mogą się w ogóle nie pojawić. Trzeba to mieć na uwadze. Trimix za to kompletnie pozamiatał. Słuchajcie, stworzył on koncept całego karnetu bojowego. Emotki, skiny, pakiety muzyczne, wszystko. Zajęło mu to mnóstwo czasu i widać. Tylko na ile to się sprawdzi?
Myślę, że skiny Inżynierki oraz Aquamana okażą się być bardzo podobne do tych, co będą w trzecim sezonie. Tabor Hill dał nam znać, że w tym karnecie mają być takie właśnie skiny. Damski Czarny Rycerz za to na pewno doczeka się nowego modelu postaci. Tak samo robot Miałśniak. Wiemy, że Miałśniak ma otrzymać ciało robota, ale na pewno będzie wyglądało inaczej. Tak czy siak, to fajny pomysł. Emotki i pakiety muzyczne oraz niektóre skiny to już w 100% pomysły Trimixa. Mogą się częściowo sprawdzić albo w ogóle. Stworzył on nawet palucha rybnego w stroju przybysza. No, koniecznie zajrzyjcie do oryginalnego filmiku. Link do tego filmiku będzie w opisie. To zasługuje na ogromną łapę w górę. Okej, dalej. Teraz znikające skiny i dobieranie według umiejętności. Z szafek całego świata znikają skiny, emotki i fałdolce. A teraz to. Smokorożec został wyłączony w trybach turniejowych do odwołania z powodu zepsutych animacji. Dla tych, co nie wiedzą, to w społeczności Fortnite przyjęło się, że lotnia Smokorożec dawała graczom przewagę w locie. Poza lepszym widokiem na to, co jest przed nami, obecna animacja wyjmowania tej lotni wprowadza naszą postać w bardzo dużo nietypowego ruchu. I z tego, co słyszałem, takie ruchy bardzo mylą wspomaganie celowania na padach. Żadna z lotni nie ma aż tak skomplikowanej animacji, co udowodnił Merl na swoim porównaniu przeróżnych lotni. Sprawa jest jeszcze gorsza na daleki dystans. No jak to trafić? W trybach klasycznych ta lotnia dalej jest, ale na przykład na arenie wczytuje się podstawowa lotnia z dźwiękami smokorożca. Epic Games dało znać, że to zostanie naprawione, a gracze, którzy kupili tą lotnię, będą mogli ją zwrócić bez użycia tokena zwrotu. To nie dotyczy podarunków. Podarunki nie podlegają zwrotom. No chyba, że będzie jakiś wyjątek. To nie wszystko. Z szafek ostatniej nocy został wykluczony zbierak szturmowca z Gwiezdnych Wojen. Z tego, co słyszałem, to gracze używający tego zbieraka nie wydawali dźwięku biegania. Coś takiego. To dalej nie wszystko. Z pola bitwy tymczasowo usunięto parasolki Kingsman. Dzięki pewnemu trikowi można było włączyć tarcze parasolki, mając wyjęte inne bronie. To nam pozwalało strzelać do innych, mając aktywną niewidzialną tarczę. No, nic dziwnego, że ją wyłączyli. Ale nie narzekam, mam nadzieję, że już nie będzie mi wypadało ze skrzynek. Wyzwanie Sky, zablokuj obrażenia parasolką Kingsman, zostanie auto uzupełnione za nas. Jeszcze jedno. Niedawno w oddziałach wyłączono dobieranie według umiejętności. To spowodowało, że gra była o wiele łatwiejsza. Byli dobrzy gracze, ale było też dużo słabszych. Ale też niestety co każdy mecz było mnóstwo botów. Cypher PK na jednym ze swoich ostatnich streamów pokazał, że w jego meczach było od 19 do 40 prawdziwych graczy, a reszta to boty. Jeśli te dane są w 100% legitne, to nie dziwię się, że wiele osób na to narzekało. Nie ukrywam, że mi totalnie nie podoba się mecz, w którym jest tak dużo botów. To w ogóle nie daje satysfakcji. I no, nudne to jest. Dla grającego i dla widzów. Wielu twórców, w tym właśnie Cypher PK i Ninja, wyrazili takie samo nastawienie co do botów w grze, podczas wielokrotnych dyskusji. Kilka dni później, a dokładniej wczoraj, coś zmieniono. Wiele osób sieje plotkę, że włączone z powrotem to surowe dobieranie graczy, ale w moich meczach dalej rozpoznaję na wyspie startowej mnóstwo botów, a w grze no dalej są boty. I okazjonalnie mniej doświadczeni gracze? Prawdziwi gracze? Według mnie coś rzeczywiście się zmieniło, ale niektórzy twierdzą, że gra stała się z powrotem ciężka na oddziałach. Nie wiemy, ile jest w tym prawdy. Epic Games nie dało jeszcze oficjalnie znać, czy coś zmienili, a wydobywcy danych nie mają jak tego sprawdzić. Wszystko w tym temacie dzieje się po stronie serwerów Fortnite, a nie w plikach gry u nas. Mimo tego, przez pewien czas na Twitterze z tego powodu stał się nieco popularny, bardzo wulgarny hashtag, który miał na celu obrazić Cyphera PK za to, że to niby przez niego włączono z powrotem dobieranie według umiejętności. Cypher PK tylko zaproponował, żeby zmniejszyć ilość botów w meczach, aby można było się lepiej bawić. Nigdy by nie zaproponował dobierania według umiejętności, ponieważ sam nienawidzi takich spoconych meczek, gdy coś nagrywa. Jak chyba każdy z nas. Ten mem pokazuje dobrze całą sytuację. Hej Dynamo, słyszałaś, że dodaje z powrotem dobieranie w składach? Wiesz, według umiejętności? Nie. Dlaczego mieliby to zrobić? O, nie wiem, niektórzy mówią, że Cypher PK powiedział, że chce to z powrotem, ale obejrzałem filmik i powiedział tylko, że chce mniej botów. Niektórzy chyba go po prostu źle zrozumieli i teraz go atakują z... co ty robisz? Cypher PK! Pamiętajcie, Epic Games słucha. Zamiast obrażać kogoś, należy wyraźnie i odpowiednio dać znać, o co biega. Tylko w ten sposób uda nam się poprawić grę. Dla każdego.
Epic Games na dzień dzisiejszy testuje różne wersje dobierania w trybie oddziałów. Co do wyłączonych przedmiotów i skinów, to nie wiadomo kiedy wrócą. Już jutro albo dopiero za tydzień może być aktualizacja. Czy naprawi ona wszystko? Nie wiadomo. Zobaczymy. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.